Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Whistler, a tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smaków Darklina właśnie, Salt, tym razem Double, więc ciekawsze tutaj urozmaicenie, więc sobie będziemy dzisiaj sprawdzać, który z nich jest najlepszy i po prostu czy warto się skupić też właśnie na tych propozycjach, tak jak tydzień temu widzieliście propozycje właśnie z singlem, pojedynczym smakiem, to tak, tutaj będziecie mieli miks smakowy, więc może zacznę od tej strony i pojedziemy sobie w tym kierunku, więc w takim formacie dzisiaj tutaj Telema Dewalt Edition ze zmienioną górą na profila RDTA, bez pojemniczka oczywiście, musiałem sobie przekręcić, znaczy musiałem, po prostu cieknie z tego jak jest pojemnik, więc mamy tutaj RDTA, czyli profil 1,5, 1,5 z zamontowaną grzałeczką, proszę bardzo, nie wiem czy widać, tak? Pokazać. Więc fajnie na dripku będzie tutaj na pewno, o proszę, wygodnie. Oczywiście zanim zacznę, zapraszam Was na Discorda, masz link w opisie, więc zapraszam wszystkich, jest nas ponad 6000 osób i nie może zabraknąć tam również i Ciebie, a może właśnie Ty też, mój widzu, zostaniesz tutaj moderatorem, czy kimś właśnie, kto będzie się tutaj bardziej przyczyniał dla powstawania tego serwera, ponieważ wszyscy z moderacji są tak naprawdę z początku widzami, niektórzy nawet nie, bo jesteśmy też na Discordzie. No i tak przypomnę po cichu, że mamy tutaj współpracę z Eliku, taki sklep internetowy, na który też mogę Was zaprosić. Możecie też zgarnąć na Discordzie jakieś kody rabatowe, więc serdecznie Was zapraszam. Tymczasem przejdźmy do testowania naszych liquidów na solach nikotynowych. 20 mg na mililitr, tutaj mamy akurat grape i mentol, czyli winogrono z mentolem, więc sobie otwórzmy szybko. Proszę bardzo, kartonik, nie wiem czy teraz dobrze widać, ale mam nadzieję, że tak, więc tak wygląda karton, bardzo pięknie. Fokus chyba na miejscu, więc dzisiaj tą rękę tak będę miał, bo tak na blacie usiadłem na boku, tak można powiedzieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropelek, więc proszę, tutaj mentol i winogronko. Tak jak wspominałem, te sole nikotynowe mają jeden problem. To znaczy, jakże na jakichś meszach, na większych sprzętach, na większych watach, i tak mam ustawione 40, ale mam 0,52 ohma oporności na tej grzałce, bo nie mam Claptona, jak pokazywałem wcześniej, Clapton mesza. Więc te sole nikotynowe strasznie kopią. Myślę, że fajniej tutaj będzie dla użytkownika, czyli dla Ciebie, jeżeli masz jakiegoś poda, albo po prostu jak korzystasz z papierosów jednorazowych, więc też tam lepiej te sole oddają, ale macie też tutaj właśnie liquidy, których możecie sobie skosztować, więc jak macie duży sprzęt, to musicie mieć też duże, pojemne, stalowe płuca, bo tutaj naprawdę nie ma lipy. Tu smak oceniam na bardzo dobry, orzeźwiający, mentolowo-winogronowy, więc tutaj strzał w dziesiątkę dla Whistlera, polecam serdecznie. Jest zajebisty. Przejdźmy może do kolejnego smaku, czyli raspberry i coconut, czyli malina i kokos. No to może być ciekawy zawodnik, zobaczmy. Proszę bardzo, kartoniczek bardzo ładny z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kropelek. Ogólnie nie lubię strasznie zakręcania w tych dziesiątkach. Tutaj zrodziła się niemała nostalgia, bo smakuje to bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tak ten smak mi się kojarzy z jakimś kokosem, który wcześniej już po prostu miałem tutaj na grzale. Bardzo dobry, bardziej tutaj czuć kokos na pewno niż malinę, więc jeżeli lubicie kokosa, to możecie nastawić się tutaj czysto na kokos. Jest naprawdę wyśmienity tutaj. Akurat mogę Wam powiedzieć, że jak lubicie kokosy, to smak jest zajebisty. Ogólnie smakowo bardziej mi też tu podchodzą te double, jak dotąd próbuję. A macie test tutaj na żywo, ponieważ testowałem dwa smaki z tej całej listy, a większość tutaj odrywam banderole, więc na żywo pokazuję Wam moją taką reakcję na to wszystko, żeby być po prostu jak najbardziej autentycznym. No, jest zajebiście, więc tutaj kokosik jest bardzo dobry, więc super. Kolejnym smakiem limonka mięta, lime and mild salt, 10 ml. Mam nadzieję, że fokus oddaje, tutaj kartonik z bliska, bardzo ładny też. No tutaj bardzo limonkowy zapach. Ewidentnie mięty tutaj mniej czuć, ale limonka, bardzo świeży zapach. Też limonkę tutaj bardziej czuć, więc na pewno limonka tutaj wybija się ponad wszystko.
limoneczka wyczuwalna, miętka, to może tutaj taki właśnie podkład, ale może dzięki temu, że ta mięta tutaj jest, to duo tutaj bardzo dobrze smakuje, więc tutaj ta dwójka jest zajebista, więc limonka też bardzo fajna. Ogólnie tutaj smakowo bardzo odbiegamy od tych solo, więc tutaj na pewno te double, jeżeli chodzi o mój gust, są dużo fajniejsze. Ja lubię takie mieszanki smaków, więc dla mnie to jest akurat super, dlatego właśnie tutaj Vape Tech Poland zrobili dwie wersje, jedne single dla osób, co lubią pojedyncze smaki, i dla osób, które lubią jakieś mieszanki owocowe, mentolowe, tak jak dla mnie właśnie, bo ja je uwielbiam, dlatego bardzo wam za to dziękuję, są super. Kolejnym jest banan i truskawka, banana and strawberry. Proszę bardzo, kartonik też ładny, nie wiem czy tak fokus tutaj dobrze łapie, ale staram się to zrobić tutaj jak najlepiej, żeby wam pokazać, więc wyciągamy i rzucimy tutaj kartonik na kubkę. Robiłem też ankietę na Instagramie, bo też mam Instagrama, czasami coś tam wrzucam, więc tam parę osób chciało bardzo, żebym te liquidy zamiast wapować to posmakował, to proszę bardzo, dla was tu o, jest kropelka, nie wiem czy widzicie, nie róbcie tego w domu, ogólnie kurwa ohydne, kurwa. Nie róbcie tego, ohyda. Kurwa, idę się napić, a pierdolę. Głupi pomysł, są ohydne. Raz, dwa, trzy, cztery i piąta kropla. Banan i truskawka, mówicie? No i na co to zwrócić uwagę? To jest taka ciężko wyczuwalna mieszanka, bo nie mogę tutaj sprecyzować, co jest tutaj tym dominującym smakiem, który by nam się tutaj wywyższał nad ten drugi. Więc tutaj taka bardzo neutralna mieszanka, gdzie ciężko określić, który, czy banan, czy truskawka jest na pierwszym miejscu. Ogólnie zapach jest bardziej truskawkowy, to na pewno. To mogę wam tutaj powiedzieć, że zapach jest na pewno bardziej truskawkowy. Ale jednak muszę powiedzieć, że bardziej czuć tutaj tą nutę truskawki. Banan jest tutaj słabiej wyczuwalny, aczkolwiek pod koniec wydmuchiwania jest wyczuwalny banan. Ogólnie te double mam wrażenie, że też są bardziej słodkimi liquidami niż te single w poprzednim odcinku. Ponieważ jak tutaj wapuję, no to czuć ewidentnie większą słodycz, więc jak lubicie słodkie tutaj opcje, to na pewno myślę, że jest tutaj to bardziej wyczuwalne i to mi się podoba naprawdę, akurat mi to tutaj super, nie? No. Jest gitara. Dobra, kolejny smak, bo to długo. Strawberry i raspberry, czyli truskawka z maliną. Musi być kartonik, proszę bardzo. Bardzo ładny karton. Będę wam pokazywał wszystkie kartony, żebyście widzieli, żeby na pewno kupić ten, który chcecie. Jakby wam opis nie wystarczył, ale wiecie, tutaj trzeba wszystko pokazać, więc zapaszek z trupią czaszką, tu oczywiście butelka. O, malinka. Malinka bardziej wyczuwalna, tak? Bo jest tutaj truskawka i malina. Malina jest bardziej intensywnym zapachem niż truskawka, jeżeli chodzi o liquidy, i wcale mnie to nie dziwi. Parę kropelek wlanych, nie wiem czy 5, chyba tak, ale nie wiem. Będzie, że nie umiem liczyć później. Muszę powiedzieć, że malina jest bardziej wyczuwalna tutaj na pewno. Jest na pierwszym miejscu. Można się tutaj doszukać truskaweczki. Gdzieś w tle. Ale słodziutka malinka jest tutaj top 1 i bardzo dobry, słodki, malinowy smaczek, 8 na 10, tutaj naprawdę też fajnie, chociaż dla mnie może za słodki, bo maliny tutaj akurat bardzo słodkie czuć, taki zbyt cukierkowy smak jak dla mnie. Ale wykonany świetnie, powiem wam, że akurat nawet na meszu tutaj bardzo fajnie to wchodzi. Te double są dużo przyjemniejsze i będę to podkreślał według tutaj swojej opinii, swoich kubków smakowych. Te double, wow. Kolejny smaczek, czyli mamy tutaj watermelon i mentol, czyli arbuz z mentolem. Nie wiem, czy fokus tutaj nadąża, ale chyba tak, mam nadzieję bynajmniej. Kartonik tak właśnie wygląda. Właśnie to jest to, o czym będziemy zaraz mówić. No już trochę siada na główkę, jednak te sole nikotynowe tutaj ostrzegam. Arbuzik. No tak, no a co innego miałoby być tutaj wyczuwalne na pierwszym miejscu? Mamy tutaj arbuzika
z mentolem. I oczywiście arbuz jest tutaj bardzo słodkim zapachem. Mentolu w ogóle nie czuć, ale arbuz jest bardzo słodki. W zapachu bynajmniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, teraz się na pewno nie pomyliłem. Koreczek na górę. O, no tak, wszystko się będzie przewracać. Whistler pijany. I to jest też bardzo fajna propozycja na ciepłe dni, bo tutaj ten arbuz z mentolem bardzo fajnie smakuje. Bardzo orzeźwiający smak arbuzowy z takim chłodem na końcu w gardle. Który się też nie narzuca i jest przyjemny. Więc wam powiem, że tutaj naprawdę fajna opcja na ciepłe dni. Myślę, że zawiedzeni nie będziecie. Zostały nam cztery opcje, tak, więc bierzemy tą czwartą od końca. Granat i litchi. Karton oczywiście bardzo ładny. Otwieramy go. No, oczywiście już te kartony takie ładne nie są po otworzeniu, bo je wszystkie rozrywam, żeby szybko wam tutaj pokazać wszystko. Zapach słodki jak cholera. To jest tu bardziej wyczuwalne. Wydaje mi się, że litchi tutaj rządzi jednak. Ale zobaczymy jak w smaku. No proszę. Jednak zapach wydawał się tutaj słodszy. Liquid też należy do słodkich, ale nie jest aż tak słodki jak poprzednie, o których mówiłem. Tutaj jest troszeczkę level down. Jest tutaj mniej słodkości. Chyba sobie do nosa nakropię. Dobry, egzotyczny, dziwny smak. Granat z litchi. Kto to je na co dzień? Może wy napiszcie w komentarzu. Ja na przykład to się nie... Tutaj w takich owocach tutaj nie... Ja się w takich owocach tutaj nie zagłębiam tak na żywo. Nie jem ich tak na co dzień, więc dla mnie to jest egzotyka tutaj mocna dosyć. Trzeci od końca. Kiwi i truskawka. Kiwi z truskawką właśnie tak wygląda. Ale tu się bałagan robi już po tej stronie, słuchajcie, ale no tak po prostu robię. Możecie oglądać syfu Whistlera właśnie. Tak to właśnie recenzuję ten cały Whistler, kurde. Zamiast odkładać gdzieś na bok, to zostawia widzom do oglądania ten cały burdel. No, truskawkę tutaj czuć. No, o dziwo, pierwszy raz, chyba pierwszy raz, nie wiem czy już mówiłem czy nie. Coś tam może było, ale tutaj truskawka jest tutaj tak mocno wyczuwalna. Kiwi tutaj tak mało właśnie. Ale w smaku już jest bardziej wyczuwalne kiwi, więc tutaj wow. Wąchacie liquid, czujecie truskawkę, bierzecie bucha, a tu ząg jest normalnie smak kiwi bardziej. A truskawka gdzieś tutaj jako taki delikatny podkład w tle tego całego kiwi. Mniej słodki smak, ale bardzo dobry. Jeżeli lubicie... Takie właśnie, no jeżeli lubicie kiwi, po prostu truskawka to jest bardzo w tle, więc tutaj się nią nie zrażajcie może, jeżeli nie przepadacie, chociaż każdy chyba lubi truskawki, ale jak wiadomo w liquidach to troszeczkę inaczej wygląda. Mniej słodki, przyjemny, dobry. Zresztą jakbym miał krótko to określić, dobry smak, smakuje mi no. Ta słodkość nie wykręca, z tego smaku możecie być zadowoleni. I słuchajcie, dwa ostatnie. Tutaj jakiś niebieski z żółtym. Borówka z lemoniadą. Lemoniada borówkowa. Lemoniada borówkowa. Tak wygląda kartonik. A tak wygląda kartonik po rozpierdoleniu go. Już mi się, no kurde, powinienem kawę sobie tu przygotować, żeby być takim profesjonalnym recenzentem zapachów. Bo już mi się w nosie wszystko popierdoliło, tak wam mogę w skrócie powiedzieć. Jeszcze sobie do tego nosa naklikram. No kurde, lemoniadę bardziej tu jednak czuję niż te borówki. Jeżeli chodzi o zapach, a jeżeli chodzi o smak, to zaraz to sprawdzimy. Zaraz to sprawdzimy sobie. O, i w smaku borówka. Tak jak jest na kartonie Berry and Lemonade, tak w smaku tutaj smakuje. Najpierw borówka, potem lemoniadka. Bardzo dobra. Bardzo fajnie smakuje. Na lemoniada... No to rzeczywiście tutaj skupiacie uwagę na tą borówkę w pierwszej kolejności, a lemoniada to jest taki właśnie poncz tego wszystkiego.
macie centrum borówkowe zatopione w lemoniadzie, więc też bardzo orzeźwiający, fajny, tutaj ciekawy smak, bo borówka to jest też taka rzecz uniwersalna w liquidach, która może wam smakować. Mi na przykład smakuje, mnie to kupuje i uważam, że jest to bardzo dobre, przyjemne, nie narzucające się, smak nie jest płytki. Pozostawia słodycz po wypuszczeniu chmury, więc tutaj wszystko, co Vapor lubi najbardziej. No i ostatni smak, czyli jabłko z miętą. Jabłko z miętą, proszę bardzo, kartonik. A tak wygląda po rozpierdoleniu. Proszę bardzo, odkręcamy. Delikatny smak, znaczy kurwa zapach. Mi się smak z zapachem pierdoli. No jest to pewna synteza tutaj, jeżeli chodzi o zapach ze smakiem. Patrzę na boksa, na klikrałem. No i w spodnie, oczywiście. Zapach, znak zapytania, nieznana. Jabłko z miętą. Nie wiem, co tu się wybija. Strasznie syntetyzowane, takie scalone, kurde połączenie. Ciężko tutaj wybić, tak jak w pozostałych, jeden jakiś taki zapach. I tutaj miętka na pierwszym miejscu, słuchajcie, jabłko tutaj jest z tyłu, chociaż napisane jest z przodu. Ale mięta jest dobra, tutaj nie porównam znowu mojego starego tekstu z wychodkiem dziadka tutaj, z jakąś choinką, kurwa, mięta, wiecie, Wunderbaum, coś tam. Nie, ta mięta jest fajna. Jabłko z miętą bardzo fajnie tutaj smakuje, bardzo przyjemne połączenie. Nie jest bardzo słodki, bo jabłka ogólnie w likwidach tutaj, bynajmniej w tym likwidzie, nie jest to takie słodkie jabłko, tylko to jest taki aromat jabłka z taką głównie miętą. Jakbyście mieli małe jabłuszko i dużo mięty dookoła. Dużo mięty tutaj czuć. Jak lubicie miętkę, zajebista opcja, naprawdę. I całkiem przyjemnie wchodzi. Każdy buch jest tutaj bardzo orzeźwiający akurat na te ciepłe dni. Też bardzo fajna opcja. Więc to by było na tyle z tej recenzji. O, proszę bardzo, zrobimy tutaj porządek, więc dzięki wam za oglądanie. Zapraszam na Discorda jeszcze raz, gdzie możecie znaleźć tutaj promocję na Eliku i zrobić tam zakupy oraz poznać wspaniałych ludzi, wejść w konwersację odnośnie papierosów, liquidów i tym podobnych rzeczy. Oraz jeżeli chcecie, to możecie no, też mnie oczywiście tam spotkać, bo też się udzielam na kanałach. Więc tak, jestem do dyspozycji twojej, więc zapraszam serdecznie. A teraz będę się z wami żegnał, więc tutaj dzisiaj na tym sprzęcie i na tych liquidach żegnam się z wami z chmurką na koniec. Trzymajcie się, dzięki i cześć! Duża chmura na solach nikotynowych. No jednak, dla mnie to jest... To jest wyzwanie. W dwie osoby albo coś, to by było łatwiej to wszystko przetestować, ale samemu te wszystkie liquidy tutaj, jak wam pokazuję, jednak dusi, więc oczywiście biorę się za montowanie i już nie mam ochoty w ogóle wapować, więc robię sobie teraz przerwę. No. I jeszcze tutaj taka zmiana kadrowa. Póki nie zmieniłem mikrofonu, kombinuję, nagrywam na dwa mikrofony. Mam nadzieję, że dobrze to będzie słychać wszystko tutaj. A jak nie, no to wybaczcie, ale robię eksperyment tutaj, więc no, zobaczymy jak to wyjdzie, tak, w praniu. No. Więc widzimy się w następnej recenzji za tydzień w sobotę o 16. Bye.